Cześć, dzisiaj zapraszam Was na nowy, szybki tutorial, jeszcze taki przedświąteczny i tym razem postawiłam na delikatny cut crease w odcieniach pomarańczy i jeśli ten makijaż Wam się podoba, to zapraszam do oglądania tutorialu. I makijaż zaczynam od bazy Makeup Atelier, która bardzo fajnie nawilża skórę i też ją delikatnie wygładza. I w dzisiejszym filmie moim podkładem jest nowość NYX Total Control Drop Foundation w odcieniu Vanilla i jest to podkład o bardzo lekkiej konsystencji, natomiast porównując go do NARS czy do podkładu Gosh Foundation Drops, jest to podkład mniej kryjący i powiedziałabym bardziej suchy w swoim wykończeniu. Zdecydowanie polecam osobom, które mają cerę tłustą i mieszaną. I dwa korektory, Collection, aby zakryć zasinienia, oraz LA Girl na zaczerwienienia. Utrwalam swoją mieszanką pudru i jest to puder, który stworzyłam na bazie składników z kolorówki i jest to puder, który jest bardzo delikatny, nie przesusza mojej skóry i nie podkreśla zmarszczek i link do filmu, w którym wykonuję taki puder, znajdziecie na dole w opisie. Czas na brwi. Uzupełniam je zestawem do stylizacji brwi z Golden Rose w odcieniu 02 Ash i najpierw podkreślam je, przygładzam woskiem, a następnie dodaję im koloru i optycznie zwiększam ich objętość, gęstość ciemniejszymi kolorkami z tej palety. Na końcu wszystko utrwalam żelem utrwalającym z Golden Rose. Zaczynamy makijaż oka i sięgam po bronzer o delikatnym oliwkowym odcieniu i takim małym pędzelkiem zaczynam tworzyć szkic mojego cut crease. Jeśli linia od spodu jest nierówna, nieostra, nie przejmuję się tym, bo później będę ją czyścić korektorem. Sięgam po mały pędzelek Pencil Brush i zaczynam pogłębiać kolor, a jednocześnie rozcierać cut crease ku górze. Z paletki Sleek Whimsical Wonderland wybieram matowy pomarańczowy cień i rozcieram mój bronzer, wyciągając go jeszcze bardziej w górę i zaczynam ładnie łączyć moje kolory. I sięgam teraz po mały pędzelek spłaszczony i korektorem czyszczę linię tuż pod moim cut crease. Wyostrzam tą linię i poprawiam, jeśli gdzieś mi się za bardzo wyjechało. Czas teraz na perłowy, różowy cień, który aplikuję mniej więcej na 3/4 powierzchni mojej powieki, zaczynając od zewnętrznego kącika. I najpierw aplikuję takim większym pędzelkiem, dużą powierzchnią na moją powiekę, a potem malutkim, precyzyjnym pędzelkiem dociągam ten perłowy cień do mojego ostrego odcięcia na powiece. A najjaśniejszym perłowym cieniem z tej paletki podkreślam samą wewnętrzną część mojej ruchomej powieki. Następnie matowym, pomarańczowym cieniem, tym samym, który używałam poprzednio, zaznaczam moją dolną powiekę. I później pogłębiam ten kolor na mojej dolnej powiece bronzerem Bahama Mama, czyli tusz, który jest bardzo delikatny, nie skleja moich rzęs i nie robi pajęczych nóżek, jest naprawdę bardzo fajny i doklejam tutaj sztuczne rzęsy chińskie z AliExpress. Twarz modeluję bronzerem z Belle Sculpting Matte Powder.
A rozświetlacz, jakiego dzisiaj używam, to My Secret Face Illuminator Powder i jest to mój ulubiony rozświetlacz ostatnich miesięcy tak naprawdę. Jest naprawdę genialny i mocno napigmentowany. I wisienką na torcie jest pomadka matowa NYX Soft Matte Lip Cream w odcieniu Copenhagen. I tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba i mam nadzieję, że znalazłyście chociaż chwilę na obejrzenie tego tutorialu przed samymi świętami. Oczywiście zachęcam Was do kciukowania i pozostawienia komentarza na dole. Pamiętajcie również o moich profilach społecznościowych, czyli Instagramie, Facebooku i Snapchacie. Na dole znajdziecie wszystkie linki. Informuję również, że na kanale Natura Piękna pojawił się film z makijażem na Wielkanoc, więc jeśli chcecie się zainspirować, to również odsyłam Was na kanał Natura Piękna. Link również umieszczę na dole w opisie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!